A w studiu C Radio Opole na polskiej pasiece są dziś z nami Wacław Grabiec z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień serdecznie. Piotr Paszkiewicz, Młoda Lewica. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A także Jakub Korzeniewski, Młodzi Nowocześni. Dzień, dzień dobry państwu. Swój udział w programie zapowiedziała także reprezentantka konfederacji. No niestety z przyczyn losowych nie mogła do nas dotrzeć. Być może zmieni się to w trakcie programu. Panowie, na dziś dwa tematy, które interesują. Takie odnoszę przynajmniej wrażenie naszych słuchaczy. Rząd ma trudności z realizacją swoich przedwyborczych obietnic, o ile takie projekty, jak chociażby podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostały odłożone w czasie z powodu, jak słyszymy zbyt dużych kosztów, to część zapowiedzi czeka na realizację z powodu braku zgody wewnątrz rządowego obozu. Tu możemy wskazać chociażby na wsparcie dla marzących o własnym mieszkaniu nie ma pełnej zgody co do tego, jak ma wyglądać także kwestia przerywania ciąży. I tu także część koalicjantów nie pała zbyt dużym optymizmem do przedstawianych wcześniej rozwiązań, przez co prace nad tymi kwestiami odłożono na później. A jeszcze niedawno dość głośno mówiło się o możliwym wyjściu lewicy z rządu. Takie zapowiedzi pojawiały się chociażby w okolicy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Część działaczy wskazywała na to, że postulaty lewicy są marginalizowane. W samej koalicji obywatelskiej także widać brak jednomyślności. Przykładem może być sytuacja z ubiegłego tygodnia, gdy głosowano nad nowelizacją. Kodeksu karnego zakładającą odstąpienie od karania za pomoc w przerywaniu ciąży do 12 tygodnia. Projekt upadł, a rękę do tego przyłożyli m.in. Roman Giertych czy Waldemar Sługocki, którzy zostali za to zawieszeni w prawach członków klubu, a także pozbawieni funkcji wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra. Więc panowie pytanie do was czy w obliczu takich nieporozumień wewnątrz obozu rządzącego ta koalicja przetrwa do? Wyborów, które odbędą się no, już za nieco ponad trzy lata, przynajmniej w konstytucyjnym trybie. Może zacznijmy od przedstawiciela. Hmm nowoczesnej, młodych nowoczesnych od Jakuba Korzeniewskiego. Tak, no przede wszystkim dla mnie sytuacją oczywistą było to, że w nowym rządzie, ponieważ koalicja 15 października została powołana po to, aby odsunąć PiS od władzy. No i logiczne było to, że będziemy musieli w pewnych sprawach się dogadać. No i obserwując programy Polskiego Stronnictwa Ludowego chociażby, no i załóżmy platformę Obywatelskiej, no różnimy się. Tutaj mamy konserwatystów, z drugiej strony mamy liberałów. Dlatego nie jest mnie żadnym zaskoczeniem, że istnieją różnice w poglądach. Istnieją różnice jakieś światopoglądowe, w poglądzie na gospodarkę. Dlatego to było do przewidzenia. No, niech ktoś podniesie rękę, kto się tego nie spodziewał. No, wydaje mi się, wydaje mi się, że każdy to wiedział. Dlatego myślę, że najważniejsze jest tutaj wzajemny szacunek. I aby nie obrzucać nikogo żadnymi epitetami w związku z tym, że ma na przykład inne zdanie dotyczące czegoś, tylko w wzajemnym szacunku debatować i na demokratycznych zasadach dokonywać głosowania w Sejmie. Można oczywiście przekonać można przekonywać się wzajemnie, można przekonywać przedstawicieli polskiego stronnictwa ludowego. Z tego co wiem, no część trzeciej drogi zagłosowała za tym, aby aborcja była dalej legalna znaczy znowu legalna. No natomiast druga część trzeciej drogi zdecydowała się być przeciwna temu. No jest to zupełnie naturalne, należy ich przekonywać argumentami, natomiast należy mieć świadomość, że nie przekonamy do tego wszystkich. Należy mieć tego szacunek. Można mieć o tym oczywiście swoje zdanie, natomiast nawołuję wszystkich, aby wstrzymać się z emocjami, bo często to się bardzo źle kończy. W polityce nie powinny być emocji, przede wszystkim powinny być podejście pragmatyczne i szacunek do demokracji. Ja tylko dodam, że przed Stawiciele zarówno Młodzieżówki Polski 2050, jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego także zostali zaproszeni do udziału w programie. No, z różnych względów nie mogli się dzisiaj w naszym studiu pojawić. Co na to druga strona? Wacław Grabiec, Forum Młodych PiS. Czy obecny rząd przetrwa? Od początku było wiadomo już po wyborach parlamentarnych jesiennych, że głównym spoiwem partii dzisiaj rządzących, partii wchodzących w skład koalicji, jest to, żeby odsunąć pis od władzy, tak jak mój przedmówca powiedział, No partie te znacząco się, różnią się na niektórych polach. Ja bym jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda dla lewicy, ponieważ lewica, która jest najmniejszą partią wchodzącą w skład koalicji rządzącej, no i. Z tego co obserwuję, nie potrafi przeforsować swoich pomysłów. Tam nawet nie jestem pewien, czy nie została w jakiś sposób złamana umowa koalicyjna. W każdym razie, no, w tej chwili trwa obrzucanie na Twitterze przez polityków lewicowych tych bardziej konserwatywnych polityków, polityków PSL-u, no, ale też się obrywa Donaldowi Tuskowi no, za to, że ten projekt w sprawie aborcji z 12 lipca nie przeszedł. Więc. To, że koalicja jest niespójna, to, że się nie dogaduje wewnętrznie, no to jest to coś, co ma miejsce od początku jej rządów i tego się należy, tego się mogliśmy wszyscy spodziewać, tego się spodziewaliśmy. No i pytanie, co dalej? Pytanie, czy przetrwa, czy nie przetrwa. No, naszym zadaniem jako Prawo i Sprawiedliwość jest to, żeby to konsekwentnie obserwować, walczyć o swoje postulaty. I starać się tą dyskusję, tą formę niezależności intelektualnej wśród posłów budować. Po to, żeby właśnie na przykład politycy psl ci, którzy są konserwatywni, nie bali się mówić tego, co myślą. Nie bali się głosować być może wbrew linii partyjnej, tylko głosowali zgodnie z własnym sumieniem. Wywołana wcześniej do tablicy lewica, przedstawiciel młodej lewicy Piotr Paszkiewicz. Jak na te słowa? Może nie znaczy, no ma jest tak, że no Jest to bardzo egzotyczna koalicja. No Nie oszukujmy się, lewica wchodząc do rządu wiedziała, że nie będzie łatwo. Przep, nazwijmy to przepchać swoje projekty, które są dla nas kluczowe, czyli tak jak właśnie prawo do przerywania ciąży. No PSL zapowiadał rzeczywiście już wcześniej, że projektu nie poprze no i rzeczywiście konsekwentnie nie poparł. No nie udało nam się przekonać przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będziemy próbować dalej. No czasu jest mało, bo Polki już czekają na możliwość przerywania ciąży do 12. Ale my się tutaj tygodnia. skupiliśmy w ciągu ostatnich kilku minut na tych mm -hmm. właśnie kwestiach, ale przecież waszym, przynajmniej jednym z waszych Kluczowych postulatów była budowa tanich mieszkań na wynajem. No, na razie niewiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie to się uda zrealizować. No mam nadzieję, że się uda jak najszybciej. No, Lewica cały, cały czas nad tym pracuje. Oczywiście są sceptycy w, w koalicji. Natomiast no, naszym zadaniem jest spowodować tak, żeby przekonać przedstawicieli innych partii wchodzących w skład rządu, żeby jednak ten projekt poparły. Hmm. Jeśli mógłbym zadać Proszę przy, bardzo. od siebie pewien wątek. Pytanie, po co być w koalicji, w której się nie ma nic de facto do gadania? No bo jednak yy, proszę przypomnieć, jakie, jakie były pomysły lewicy, czy były w ogóle jakieś wpisane w, w umowę koalicyjną? Zapytał Wacław Grabiec z forum Młodych PiS. Polityka polega na tym, że trzeba debatować, dyskutować i przekonywać ludzi, którzy są nieprzekonani do swoich pomysłów, no i my konsekwentnie to robimy. No niestety, nie zawsze się to udaje, natomiast no nie poddajemy się. To nie jest tak, że teraz nagle wycofamy się z tego projektu, na przykład przerywanie ciąż do 12 tygodnia. Będziemy próbować dalej przekonywać, aż do skutku. A co, jeśli nie uda się przekonać nieprzekonanych? No nie można wychodzić od razu z założenia, że się nie uda, trzeba próbować. Ale czy to rozwiązanie, o którym mówiło się głośno jeszcze mhm. całkiem niedawno związane z możliwością wyjścia Lewicy z koalicji, i leży jeszcze w ogóle na stole? Jest taka możliwość, że Lewica wyjdzie z rządu, jeżeli rzeczywiście nasze projekty będą pomijane konsekwentnie, no ale natomiast na ten moment jeszcze nie ma takiej decyzji. No i zobaczymy, co będzie dalej. Wrócę, proszę państwa, właściwie pozostanę przy swojej prawej stronie stołu, po której siedzą przedstawiciele młodzieżowych odłamów partii tworzących obecną większość w parlamencie. Pytanie może tym razem do Jakuba Korzeniewskiego z Młodzieżówki Nowoczesnej, bo panowie Zarówno pan, jak i pan Piotr Paszkiewicz wskazywaliście, że od początku było wiadomo, że ta koalicja będzie trudna, no więc ktoś mógłby w takiej sytuacji zadać pytanie, to po co do niej wchodziliście? No, głównym, głównym celem było, jak powiedziałem na początku, odsunięcie pisu od władzy. Było trzeba odsunąć pis od władzy. No, chociażby sprzeciwialiśmy się takim, podstawowym, podstawowym kwestiom związanym z łamaniem demokracji, chociażby zaburzeniem trójpodziału władzy, upolitycznieniem sądownictwa. No, chcieliśmy przywrócić w Polsce demokrację. No i można powiedzieć, że był taki... No, może to nazwać nim Protokołem Zbieżności, gdzie zarówno Równo Lewica, jak i my nowoczesna, jak i nasza cała koalicja obywatelska, jak i PSL, cała trzecia droga, byliśmy zgodni z tym, że trzeba w Polsce przywrócić praworządność. Mieliśmy zgodne te podstawowe te podstawowe wartości, no my jako koalicja obywatelska też mamy raczej zbieżne wartości względem aborcji, tak już wracając do poprzedniego tematu. Trzecia droga natomiast ma trochę inne zdanie na ten temat. Ale z grubsza y, mamy wiele kwestii, które były wspólne i o nie walczyliśmy. Y, mam, mamy teraz rząd, tworzymy teraz rząd i musimy w pewnych kwestiach się dogadywać o w, w wzajemnym szacunku y, zgodnie z zasadami demokracji. Y, dlatego wydaje mi się, że y, no jest to zupełnie rzecz naturalna. No nie możemy wszyscy się zgadzać. Y, no chyba, że będziemy tutaj jakoś kłamać, jakoś będziemy sztuczni. No, ale prawda jest taka, że my wszyscy jako ludzie się różnimy. Musimy rozmawiać, musimy o jakieś podstawowe y, swoje wartości, które reprezentujemy, ale lewica reprezentuje być może to. Trochę inne wartości niż my jako nowoczesne, znaczy na pewno inne, szczególnie na przykład gospodarcze. Więc znaczy to ma sens? Oczywiście, że to ma sens, miało to sens. Dzięki temu zwyciężyliśmy 15 października. Polacy tego chcieli i było widać to w sondażach, było widać to w wynikach wyborów. I uważam tę koalicję 15 października za olbrzymi, olbrzymi sukces. Jestem z niej dumny. Była mowa o praworządności przed chwilą, ale przez ostatnich kilka lat też bardzo często słyszeliśmy to słowo. Pytanie zatem do Włacława Grabca z Forum Młodych PiS. Jak, zdaniem tej części politycznej barykady, którą pan reprezentuje, dziś wygląda praworządność w Polsce? Czy... <grych> Pragnę zauważyć, że kwestii praworządności nie, po, w, po wyborach październikowych nie zmieniło się zupełnie nic. Nie wszedł w życie żaden akt, nowy akt prawny, który regulowałby tak zwaną praworządność w Polsce. Przykładem absurdalnego działania, choćby działania tuż po wyborach październikowych Komisji Europejskiej, która nagle uznała, że praworządność w Polsce została przywrócona, a chociaż nic formalnie, prawnie się w tej kwestii nie zmieniło. I mówienie o tym, że że, że koalicja głównym celem stworzenia koalicji rządzącej było odsunięcie PiSu od władzy. To jest oczywiście jak najbardziej prawda, ale przywrócenie praworządności, demokracji. No, ta praworządność była wcześniej, ta demokracja była wcześniej. To ja właśnie teraz mam wątpliwości, czy jest ta praworządność i jest ta demokracja. Niestety uważam, że instytucje europejskie są na to zupełnie ślepe. No i tyle. To samo pytanie do reprezentanta Młodej Lewicy. Jak wygląda dzisiaj kwestia praworządności w Polsce? Poprawiło się, pogorszyło, czy tak jak przedmówca mówił, niewiele się zmieniło? No w końcu prawo jest przestrzegane. No to, to jednym zdaniem mogę powiedzieć. Wcześniej nie było, teraz jest. No, co zmieniać, jak wystarczy po prostu przestrzegać prawa. Proszę mi wymienić jeden akt prawny, który wszedł w życie po wyborach październikowych, który sprawiłby, że praworządność w Polsce została przywrócona. Wacław Grabiec ponownie pytał i słuchamy. Powiem jeszcze raz: prawo po prostu jest teraz przestrzegane, więc po co je zmieniać, żeby wam jakby dogodzić? Czym się objawia to, że prawo jest w tym momencie przestrzegane, a wcześniej nie było? No to wy nie wiecie, co wy robiliście wcześniej? I zadaję pytania. No no, to ja odpowiadam. To może na to pytanie odpowie nam w nieco inny sposób Jakub Korzeniewski, Tak, No tak, nowocześni. przede wszystkim, przede wszystkim no, o jakiej tutaj praworządności mówimy. Nie słyszymy o sprawie związanej z no, chociażby Andrzejem Leperem. Sytuacji, gdzie mieliśmy do czynienia z aferą gruntową, która jak zostało dowiedzione Mariusz Kamiński. Mariusz Kamiński sam tę sprawę wykreował, został, został skazany jeszcze nieprawomocnie. Andrzej Duda w 2015 roku nagle uniewinnia swojego partyjnego kolesia. Zresztą nie, nie do końca zgodnie z prawem, dlatego, bo, bo nie, tak, tak, twierdzą, tak twierdzą naukowcy prawnicy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wskazują jawnie na to, że przecież ten wyrok nie był prawomocny. Później znowu Mariusz Kamiński zostaje skazany. Razem z Wąsikiem Andrzej Duda ich przytrzymuje w pałacu. No to to, to, to naprawdę, naprawdę nieźle się dzieje, żeby chronić koleg, kolegów partyjnych. Tylko dlatego, że na pierwszym miejscu jest legitymacja partyjna, a nie naród. No, dla mnie, dla mnie y, na pierwszym miejscu jest naród, a później jest partia. Natomiast wy macie chyba inne, inne y, jakieś wartości. Natomiast natomiast nie, nie słyszę o takich sytuacjach, na razie słyszę o rozliczaniu, słyszę o komisjach, y, o y, coraz to nowszych o, waszych osobach, które są y, doprowadzane do odpowiedzialności kary. Mam nadzieję, że ci co zawinili. Ja nie chcę też tutaj y, skreślać oczywiście wszystkich ludzi od was. Być może są jacyś ludzie, którzy, którzy nic takiego nie zrobili. Na pewno są, bo wasza organizacja liczy, liczy wiele, wiele ludzi, ale ci czołowi politycy, którzy u was byli, naprawdę mają wiele za uszami, no i obecnie za to odpowiadają. No i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Krótkie advocem i przechodzimy do kolejnego tematu. Tak, właśnie bardzo dziękuję. Po pierwsze chciałem sprostować, że kłamstwem paskudnym kłamstwem jest to, że Andrzej Duda przytrzymywał w cudzysłowie kolesi w swoim pałacu kolesi partyjnych. No nie, no, panowie Kamiski wąsi byli u niego gośćmi i on wielokrotnie o tym mówił i w żaden sposób nie ingerował w to, żeby nie, policja nie mogła nie mogła wejść do pałacu, co zresztą się stało bez jego wiedzy, ale pomijając to już. Żadna z komisji dzisiaj istniejących w Sejmie nie udowodniła ni praktycznie niczego. Nikt nie został do tej pory pociągnięty do odpowiedzialności, a przewodniczący tych komisji czy, czy, czy osoby w składach wchodzące. W skład no i kamieński komisji... zostali, no ale zostali uniewinieni znaczy, przez, przez Andrzeja Tudor po no, raz kolejny łaskawieni. No. Y w... Żadna z obecnych komisji sejmowych nie postawiła przed sądem ani jednego polityka Prawa i Sprawiedliwości. I pytanie, czy to wynika z tak wybitnej niekompetencji osób wchodzących w skład tych komisji, czy po prostu z tego, że żadnych przewinień, żadnych kwestii niezgodnych z prawem u danych osób wchodzących w skład PiSu nie było. No, poczekamy co jeszcze komisje w najbliższym czasie ustalą. Ale teraz właśnie o sytuacji na prawicy. Warto byłoby parę słów wspomnieć. PIS jest pase, tak ma podobno wskazywać coraz liczniejsza grupa działaczy prawicy. Od dłuższego czasu mówiło się, że ambicje na oderwanie się od matecznika ma mieć na przykład były premier Mateusz Morawiecki, którego miałby wspierać prezydent Andrzej Duda czy Marcin Mastalerek. A teraz słyszymy kolejne zapowiedzi i to już nie tylko w postaci plotek. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, wskazywał w czwartek w Polsat News, że rozmawia z działaczami Cookies 15 na temat utworzenia własnej centro, Prawicowej partii. Ardanowski wskazywał też, że czas Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce absolutnie dobiegł końca, a on sam jeszcze w lipcu ma odejście z PiSu, jeśli go wcześniej nie wyrzucą. Sprawdzałem przed programem. Na razie brak jakichś oficjalnych informacji na temat wiążących kroków, z, ze strony którejkolwiek ze stron. No ale to nie są jedyne zapowiedzi możliwych zmian w prawie i sprawiedliwości, bo od kilku tygodni mówiło się o tym, że partię Jarosława Kaczyńskiego może czekać rebranding, no i zamiast Prawa i Sprawiedliwości to ugrupowanie miałoby się nazywać Biało-Czerwoni. Jak się okazuje w tych plotkach może tkwić nie tylko ziarnenko, ale też spore ziarno prawdy, bo jak zapowiadał poseł PiS Krzysztof Szczucki, to wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej, stowarzyszenie o takiej nazwie ma rozpocząć swoją działalność już na przełomie września i października. Jego głównym zadaniem ma być między innymi przeciąganie nowych działaczy, w tym młodzieży, no i część publicy to wskazuje wręcz na to, że to może być stopniowe wygaszanie Prawa i Sprawiedliwości na rzecz nowego bytu politycznego. Jak na te zapowiedzi zapatruje się Wacław Grabiec z Forum Młodych PiS? Prawo i Sprawiedliwość ma się wybitnie dobrze i nie ma aktualnie żadnej dyskusji, nawet wewnątrzpartyjnej, o tym, żeby coś się miało na tym polu zmieniać, o tym, żeby wygaszać nazwę Prawo i Sprawiedliwość, czy, czy, czy wygaszać to jako formację partyjną. Co do pana Ardanowskiego, no jest był on wybitnym ministrem rolnictwa, wielu rolników do dzisiaj, niezależnie od poglądów sobie go chwali. Ja mu życzę życzę mu jak najlepiej. Faktem jest, że ma, ma zamiar stworzyć własne ugrupowanie własną partię polityczną. No ja mu życzę jak najlepiej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, tak jak było przez ostatnie lata, tak będzie dalej i, i to się nie zmieni. Zdementować bym chciał z całą stanowczością, w 100% opierając się na mojej własnej wiedzy, że nie mam aktualnie mowy o tym, żeby Mateusz Morawiecki z Andrzejem Dudą mieli tworzyć jakąś formację. PiS był, PiS jest i PiS póki co będzie. Co do nazwy, to faktycznie trwają wewnętrzne dyskusje na temat potencjalnie nowej nazwy. No, ale ta kwestia będzie, trafi dopiero na wokandę, trafi do dyskusji wewnątrzpartyjnej dopiero po najbliższej Radzie Politycznej, która będzie nie szybciej niż na koniec sierpnia, tak myślę. Więc, więc to na razie jest temat, taki bym powiedział. No dobrze, nie ale ja dopytam jednak, dany. jeżeli takie rozwiązanie leży na stole, jest rozważane, to związane ze zmianą nazwy, dlaczego? Ta nazwa Prawo i Sprawiedliwość już się według waszych analityków źle kojarzy społeczeństwu? Nieprawda jest, że według naszych analityków ta nazwa źle się kojarzy społeczeństwu. Natomiast są pojedyncze głosy wewnątrz partii, że należałoby utworzyć nową nazwę i wprowadzić ją w obieg. No, zdania, zdania mamy różne argumentami za tym, żeby zmienić nazwę, jest to właśnie, że przez lata ze strony partii dzisiaj rządzących słyszeliśmy różnej maści fałszywe oskarżenia względem PiSu, powstały różne hasła, często wulgarne z nazwą naszej partii, po prostu dla osób, które się polityką nie interesują albo interesują się bardzo mało, nazwa PiS może się kojarzyć źle po prostu. No i jeżeli to jest jakiś argument, do, do utworzenia nazwy, to ja osobiście biorę go pod uwagę, ale to też będzie temat do dyskusji na Radzie Politycznej, temat do dyskusji wewnątrz, wewnątrz partii w najbliższych miesiącach. Młoda lewica, jak zapatruje się na te słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy? Jako obserwatorzy życia publicznego w Polsce widzicie, że, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, Prawo i Sprawiedliwość jest w bardzo dobrej formie? No, jak już chcę zmieniać nazwę, no to chyba nie do końca, no ale z drugiej strony, tak, panie redaktorze, średnio mnie to interesuje, czy pis zmieni nazwę, czy nie zmieni. Jakby no ja w pisie nie jestem, ja nie dyskutuję na ten temat yy, z pisem, bo mnie to po prostu nie interesuje. Lewicy też to nie interesuje, no nic, no zobaczymy, zmienią, zobaczymy, czy osiągną te swoje efekty, takie jak tam zakładają. No, i tyle mogę powiedzieć. Choć lewica też swego czasu przeszła rebranding. Przeszła, owszem. On wynikał co prawda z trochę innych powodów, mm -hmm. bo tutaj miało miejsce połączenie kilku mniejszych partii tak. w większą. Ale właśnie, jak to wygląda na podstawie Waszych obserwacji? Jakie wnioski wyciągnęliście po tym procesie? Trudno jest potem no po zbudować to zaufanie do nowego bytu? Znaczy, no właśnie po tym. Po zmianie, tak na dobrą sprawę, nazwy, no co weszliśmy znowu do parlamentu, no więc efekt okazał się skuteczny, taki jak miał być, no więc nic, no niech pis próbuje. No, być może wasza konkurencja pójdzie tą drogą i też coś na tym ugra. No zobaczymy. Młodzi nowocześni, Jakub Korzeniewski. Słucham. No tak, właśnie y, to, podobnie jak mój przedmówca, uważam, że to nie jest nasza sprawa, by wypowiadać się na temat y, zmiany nazwy partii PiS. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nazwa Biało-Czerwoni jest trochę nazwą, jeżeli rzeczywiście taką planujecie, no bo ty kolega powiedział, że to jest jeszcze w fazie rozmów. Natomiast uważam y, nazwanie partii Biało Czerwoni za no, trochę nieetyczne. Dlatego, bo no co, jak nie głosuję na PIS, to nie głosuję na Biało-Czerwonych, no to odwołuje się do barw narodowych Polski. Moim zdaniem, y, jeżeli ktoś jest za tym, aby nazywać partię Yy, czymś takim, no tak samo jak nazwał, yy, nie wiem, Mazurek Dąbrowski. Party, no, albo, dobrze, ale mieliśmy jest... chociażby inicjatywę polską, prawda? No to co, ktoś mógł też powiedzieć, że znaczy nie głosujemy polska... na inicjatywę polską. Znaczy nie. Inicjatywa polska to jest inna sprawa niż biało-czerwoni. Biało-czerwoni od, się do symboli narodowych. Inicjatywa polska to jest jakaś inicjatywa, y, która ma być dla Polski, potem platforma obywatelka to ma być jakaś platforma dla obywateli. Okej, okay, tu nie odwołujemy się do symboli narodowych. Natomiast gdy mówimy o y, biało-czerwoni, no, to jest typowo odwoływanie się od naszej flagi. No. To nie można, moim zdaniem, tak nazywać partii. Bo dlaczego chcieliby uzurpować sobie flagę Polski? No my też reprezentujemy Polskę. Yy... Macie nawet kontury polskiej. No nie, tak, nie wy, tak, wasz tak, koalicjant, nie, kontury znaczy, my jako polskiej znaczy, granicy w znaczy, swoim nie, logotypie. Nie, nie tylko ko nasz koalicjant, ale my jako nowoczesne również, bo jesteśmy koalicją obywatelską jednak e, wspólnie, więc to jest bardziej logo no, również Platformy, ale też koalicji obywatelskiej. Więc tak, e, mamy, mamy takie kontury, flagę Polski można nosić. E. No, mieliście biało-czerwone serduszka, to nie jest uzurpowanie sobie barw narodowych? Znaczy nie, nie do końca. To jest, to jest taki symbol, który, który mówi, że Polskę mamy w sercu. Coś takiego jest opuszczane ale nazwanie partii nazwą, e, nazwą biało albo na przykład nie wiem, Orła Białego, albo nazywanie, nie wiem, Mazurkiem Dąbrowskim partię, czy jakiekolwiek inne kwestie odwołujące się do, do symboli narodowych, jest moim zdaniem tak semantycznie złe i nieetyczne, ponieważ w takiej sytuacji no to co? Jak nie głosuje na PiS, nie głosuje na Biało-Czerwonych, czyli nie głosuje na polskie no to co, co to jest w ogóle? No to jest nieetyczne. Wacław Grabiec uśmiechał się przed chwilą. Tak, zgadza się. No ja mógłbym teraz mówić dużo o tym serduszku Biało-Czerwonym, o tym działaniu na podświadomość Polaków, ale nie będę tego robił. Yy, powiem natomiast yy, tak, polski system prawny dopuszcza użycie takiej no nazwy. Niestety tak. Ale możecie to zmienić. Jesteście u władzy, więc droga jest otwarta. Proszę bardzo. No, ja, ja sam tutaj tego nie zmienię, ja wyrażam swój pogląd na ten temat. Ale wy, jako koalicja rządząca, jeżeli wam się to nie podoba i uważacie, że to będzie jakoś właśnie działało na, na podświadomość Polaków bardziej niż wasze biało-czerwone serduszko, to jak najbardziej macie wszelkie teraz środki, żeby to zmienić. Więc. Proszę. Znaczy, że znaczy biało-czerwone serduszko biało oznacza, że polską mamy w sercu, prawda? To jest coś innego. To mamy jakiś... Możecie też sobie ubrać biało-czerwone serduszko. Biało-czerwone Oznaczałoby, ale... że jesteśmy Polakami. No, Ale, no, ale nazwa Partii biało czerwoni no jak to brzmi? No, 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 słyszycie to Państwo sami. Są, są głosy yy, osób, którym się to podoba i którym się nie podoba. Natomiast no, ja uważam, że poziom dyskusji na ten temat jest taki sam jak w przypadku biało-czerwonego serduszka, który jest logiem Koalicji Obywatelskiej. No, nie do końca, bo tu nie mówimy o nazwie partii, no, ale dobra. Dobrze, panowie, wiemy, że w tej materii nie będzie między wami porozumienia, ale zapytam może jeszcze przedstawicieli tej części politycznego, politycznej barykady, która utożsamia się z rządzącym obozem, czy... Bo wskazywali panowie na to, że nie chcecie komentować tego, jakie efekty może wywołać zmiana nazwy, ale ja jednak no, z kronikarskiego obowiązku muszę dopytać, czy waszym zdaniem trudniej będzie walczyć z takim odświeżonym pisem, czy trudniej będzie straszyć tym pisem, który miałby zakusy na powrót do władzy, już pod nowym być może logotypem, pod nową nazwą. Piotr Paszkiewicz, proszę bardzo. Znaczy, no jeżeli to będzie partia tych samych twarzy, które są teraz, no to ja nie widzę tutaj jakby powodów do niepokoju. No. Także, no czy będzie trudniej, na no wątpię. No ale to jest moje zdanie, no zobaczymy. Mhm. I jeszcze słuchamy młodych, nowoczesnych, Jakub Korzyński. No w mojej opinii, jeżeli ci ludzie nadal pozostaną w pisie, patrząc czysto pr oczywiście, no to wydaje mi się, że niewiele to zmieni. No jeżeli będzie miało to jakieś ruchy pr no to być może na jakiś krótkotrwały okres. Wydaje mi się, że długoterminowo, jeżeli ludzie, ci sami ludzie będą reprezentować tę Ale partię... Pytanie, czy taki przeciętny zjadacz chleba aż tak bardzo interesuje się tą polityką, żeby analizować, kto tak naprawdę... Tworzy te partie. Zobaczy znaczy, jakąś się, nową nazwę. Wydaje mi się, że przede wszystkim się tym interesują, no, gdy słyszą na przykład pan Kaczyński. No to nie wiem, nie, 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 czy istnieją takie badania, czy Polacy bardziej kojarzą PiS, czy bardziej kojarzą Kaczyński. To jest trochę taki kult jednostki, ale, ale myślę, że jeżeli pan Kaczyński zostanie w pisie myślę, że niewiele się zmieni długoterminowo. Polacy mają dosyć Kaczyńskiego i pokazali to w wyborach. No to na koniec pytanie do forum młodych PIS. Czy Polacy rzeczywiście mają dość Kaczyńskiego, czy z Waszych obserwacji to wynika? E, wybory pokazały jasno. Największą partią, partią, która zdobyła najwięcej głosów i zrobiła najlepszy wynik, było prawo i sprawiedliwość. No, Można się ja tak zasłaniać, żeby ja Polacy mieli dość prezesa Kaczyńskiego. Ja mógłbym powiedzieć, że Polacy mają dość Donalda Tuska, bo Platforma Obywatelska zdobyła też jakąś część tych głosów i sama nie byłaby w stanie utworzyć rządu bez, bez lewicy, bez trzeciej drogi. Yy, bez yy, tych swoich koalicji. i tak, mamy systemy, też macie suwerenną Polskę, Republikanów i tak dalej, no więc... Nie mamy Republikanów. No, suwerenną Polskę, jakby... Tak, tak to działa, panie redaktorze. Ja uważam, że ta dyskusja Yy, powinna zasadzić. bardziej... Mieliście Republikanów, nie? Do, 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 do czasu 2020. Tak, zgadza się. No mieliśmy i nie mieliśmy. Więc, więc, to, też mogę arysowa też arysowa się tym zasłaniać, prawda? Dokładnie tak. No, no więc, więc jakby no, to chyba nie sądzę droga, prawda? Tak, e, że... Jednak koalicja 15 października wybrała większość Polaków z tej zero kłótni. Większość Polaków nie wybrała koalicji. Większość Polaków wybrała Partie inne niż Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest to samo. A czyli koalicję 15 października wchodzimy w skład tej Zgadza koalicji. Zgadza się. Natomiast tak, nie? Polacy nie głosowali na koalicję, tylko głosowali na poszczególne partie, nie głosowali na, na system rządzący. Gdy, gdybyście szli pod jedną listą do wyborów, to wtedy byśmy mogli mówić o tym, że Polacy głosowali bezpośrednio na koalicję. Natomiast Mamy substytut takiej. Natomiast znam badania, które mówią jasno, że Polacy. Są niechętni Donaldowi Tuskowi, natomiast Oj, Dla swoich... W drugą stronę też Doku... takie badania. Ale dokładnie tak, są panie redaktorze. I takie badania się znajdą w, w kierunku każdej partii politycznej, każdego z, z liderów poszczególnych partii politycznych. I to nie jest, nie uważam, żebyśmy powinni o tym dyskutować, no bo zawsze się znajdą jakieś sondaże, tak? Polacy, Polacy w większości wybrali Prawo i Sprawiedliwość, patrząc na partie polityczne, przeliczając na partie polityczne. Natomiast sumarycznie yy, ta ilość głosów na koalicję była na tyle wysoka, utworzyliście dzisiaj rząd i to wyrządzić. No więc tyle. No tak, to jest takie rozmemłane. Większość Polaków wybrało koalicję 15 października i taki jest fakt. No. no to spór, który towarzyszy nam właśnie od październikowych wyborów. Do tej pory jeszcze chyba nie mamy w tym zakresie porozumienia dotyczącego tego, kto tak naprawdę te wybory wygrał. No ale to na razie może zostawmy w zawieszeniu, bo na pewno przy tym stole tego sporu nie rozstrzygniemy. I tutaj na razie musimy powiedzieć Państwu do usłyszenia. Zanim to uczynię, jeszcze raz dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Byli z nami Wacław Grabiec, Forum Młodych PiS. Dziękuję bardzo i życzę Państwu dobrego tygodnia. Piotr Paszkiewicz z Młodej Lewicy. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. I Jakub Korzeniowski, Młodzi Nowocześni. <dysk> dziękuję wszystkim. Za uwagę dziękuję Daniel Klimczak, Marcin Kop za audycję zrealizował, a Agnieszka Pietrzyk zadbała o to, żeby nasza debata była widoczna także w internecie. Do usłyszenia już jutro o poranku. Młoda Polityka w Radiu Opole.